Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku grze Assassin's Creed Revelation. Mamy teraz kolejną misję, nazywa się Nakalem Cud Drogi i opis to Ahmed ucieka z miasta, unosząc 5 kluczy do Masjafu. Pochwyć go, zanim zdołał zbiec. I musimy zabić aż 20 strażników, aby wykonać pełną synchronizację. Dobra, i teraz, jak w poprzedni odcinek się skończył z tą Sofią, byliśmy tutaj, ją odzyskałem. I teraz co, na koniak podjechał? Chyba tak. Ja muszę ogonić. Nie, jeszcze o kanie chciałem sterować. Powóz przeciwnika. Użyj AWDS. No to ja cały czas USD kieruję. Kurczę, oni chcą mnie zniszczyć. A ja ich też. Ale ich to lepiej wychodzi. Niż mi. O, teraz łanie tam szepły. Nie, tylko żeby się mnie nie zniszczył. O, ich jeden już tam prawie że rozwalony. Nie, 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 tylko nie na kamienie. Na kamienie to ja nie mogę. Ja, o, tak go na kamienie jakby zepchał. Tam trzeba było go wypchać. No jest rozwalany i wóz, teraz tylko ten Ahmeda został chyba. Bądź dzienna. O, Sofia prawie spadła. Ups. Ezio. Na sznureczku. Oszust pod ochroną ATM. Udało się. I co teraz? Bo jazda, żeby się poruszać. Ale fajny taki manewr na spadochron. Ale to tak dziwnie skacze. Tak się ściśnie. Dawaj. Nie. O, taki bardziej otwarty teren, to lepiej jest. O, dobra, Sofia już weszła na ten powóz. Teraz LPM. Jestem zabity. Aha, trzeba lecieć bliżej niego. Zabity. Dobra, tam jest coś spacja pisało. Co się spacją będzie robił? A mnie na skałę nie. Dobrze, jak ja nie lubię przez miasto. Mało życia mam troszkę. Dawaj, w prawo, w lewo, dobra. O, takie otwarte tereny są najlepsze. Spacja tylko rzucać wrogami coś. A shift! Lecieć bliżej. Nie, o i teraz shift. Jak tu się coś tam... rzutu, dobra, nie wiem. Dobra, teraz go łapiemy. A, i tak się go rzuca, dobra. Ale punkt kontrolny, na szczęście. Gdyby co. A teraz ucieka dziad. No tak, LPM go się zabija i elegancko giną. Ale nie śmierć tego. Aż mnie trafił. I znów, ups. A mogę... ten syl aptekarski sobie elegancko, dobra. Dawaj. No, jeszcze mi się nie udało. Teraz shiftem mi się udało elegancko. A, wrzuciłem... jednym kolesiem wrzuciłem drugiego kolesia. Jak ja takiego czegoś nie lubię, tak po mieście, no. Dawaj, tutaj teraz panie tutaj trzeba po długim tak ubrać. Teraz tak się wygiąć, teraz w prawo. O, fajna nawet misja, ciekawa. Takie jeszcze nie było. Tam było, że się takim tym powozem jakimś tam jechało. Coś takiego było, nie było nic, że spadochrony, takie zabijanie, latanie. Ciekawa misja, ciekawa.
podoba. Nie wiem, bo się udało się. Nie, no dawaj, 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 dobrze. Teraz tam. A tu już kolejni sobie, tak? Co? A proszę bardzo. Spróbuję shiftem, żeby rzucić później już drugiego. O, ależ no. Teraz udało się. Dostanie? Dostał. Już ostatni to ja mogę go zadźgać, chyba że znowu kolejni przyjadą. Daj, dawaj, 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 dobrze. Prawo, nas odbiłem. Ależ no. Shiftem lepiej teraz jest, bo sobie mogę teraz rzucać w nich. Nie, ja słuchało się. No ale wrzucić w kogoś to już się nie bardzo udało. Zaraz mi ta Sofia zginie. No kto ją w ogóle atakuje? Nie wiem. O, cel zrealizowany, 20 strażników już mam zabitych. O, coś teraz tutaj będzie. Punkt mamy kontrolny. Elegancko. O, już Sofia go dogania tego Ahmeda. Koło odleciało Sofii. I co teraz? Co, uciekł nam ten Ahmed? A nie, ej, jeszcze jeden spadochron chyba poleciał przed nim. Teraz skoczy na niego pięknie, łanie, o, zobaczcie, co to na razie potrafi. Polecieli we dwóch. Walcz z Ahmedem. PPM, aby się bronić. Teraz dałem LPM. Aha, nie, 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 nie. Dobra, jeszcze raz, ja mam się tylko bronić, a nie atakować. Próbowałem atakować. Nie, czy dobrze? By zaatakować, to trzeba by się bronić. O, ty. Łeb go, łeb. Jeszcze raz. Dobra, próbowałem coś obronić i co? Dalej. Ale to jest synchronizacja, on mnie zabił. Dobra, to jeszcze raz próbujemy. Na początku to źle robiłem. Na początku cały czas się będę bronił, a później, że skoczy, że atakować, to dopiero będę atakował. I się wcześniej uda na pewno. Spoko, spoko, wodza. Obrachmy PM. Bo tu nic nie pisze o atakowaniu, nie? Broń się, broń się. Bronimy się ładnie, dobra. Ludzie się jakoś obracają, coś tam. Teraz będę już walczył. Trzeba się bronić. Teraz on jakiś zamach bierze, to wtedy się muszę bronić. Ona spadochronie, ładnie sobie lecimy, on się dziad mnie złapał. Tylko jeśli bym mu trochę z buta walnął, by zleciał i tyle. To spadliśmy na powierzchnię i teraz jest walka wręcz. Czy on już nie żyje, czy co? Nie wiem jeszcze. On tam leży, ja tutaj leżę. A mamy te klucze, Masjafu. To elegancko. I teraz mamy i Sofię, i mamy te klucze. A wcześniej mamy same klucze, a teraz to i to. A to co, jego ludzie idą? Są jakieś te janczarzy chyba, czy ktoś. Zobaczymy. Selim is not your master. You serve the Sultan. You carry out his command alone. Where is he? O co tu chodzi? Nie rozumiem za bardzo. He stands before you, brother. Muszę. Kolejny go zabiję. Ale ładnie sobie poleciał Ahmed. Elegancko. No i dobra, i zobaczymy, ja będę miał tych wybić, czy co? No raczej nie, bo ich tutaj było za dużo, żebym ja ich wszystkich powybijał. Ezio Auditore, nie wiem, jak to się wymawia dokładnie, te Ezio, nie wiem. No to tam bez różnicy, jak to się wymawia. Leave this place. Do not return.
Mam teraz chyba opuścić ten rejon, coś tam pisał, nie wiem, bo nie czytałem, coś tam tylko na dole przeczytałem, coś tam było, opuść rejon, coś tam. Zobaczymy, a będzie raczej koniec misji teraz. Zobaczymy, się dowiemy. Wczytywanie. Niech się kończy to wczytywanie. No niech się wczytuje. No już się wczytuje. O, synchronizacja wykonana. No to myślę, że to osiągnięcie. A, bo sekwencja 8 zakończona. No i zawsze są te osiągnięcia. No, tu sekwencja króciutka była taka dosyć. No, to w końcu jest koniec sekwencji, koniec tej tamtej misji. Ja kończę na tym ten odcinek, resztę pokażę w kolejnych odcinkach, a teraz żegnam się z wami, pozdrawiam, cześć.